Już w nadchodzący weekend odbędzie się ostatnia tegoroczna runda sezonu Mistrzostw Polski Endurance, w których udział bierze 25-letni Świdniczanin Damian Lempart. Kierowca podczas dwóch poprzednich rund dwukrotnie zajmował podium w klasyfikacjach, uzyskując nawet pole position w swoim debiucie, ale w trakcie dwóch wyścigów przytrafiły się niezależne od kierowcy awarie samochodu. Tym razem Świdniczanin za kierownicą pucharowego Mini Coopera S, osławionego przez stajnię OMM Drive, liczy na powtórzenie dobrego rezultatu w kwalifikacjach i ukończenie wyścigu na podium. Poprzednie dwie rundy były solidnymi lekcjami pokory, mówi Damian Lempart. I dodaje, że razem z członkiem drużyny Adamem, pomimo bardzo dobrej postawy, przygotowania i solidnego wysiłku w kwalifikacjach, mieli strasznego pecha w obydwu wyścigach. Tym bardziej liczą nie tylko na ukończenie najbliższego wyścigu na mecie, ale także z rezultatem, jakim jest co najmniej podium, na które są przekonani, że zasługują. Świdniczanin, który ma już na swoim koncie dwa tytuły wicemistrza Polski, w tym roku powrócił do ścigania się na poziomie mistrzowskim i w kolejnym sezonie planuje rozszerzyć swój kalendarz startów. Ostatnia runda odbywa się na torze w Poznaniu w dniach od 8 do 10 października.